Pierwsze słowo Pana Boga dzisiaj do nas, pierwsze słowo na początku nowego roku, to jest słowo błogosławieństwa. Powiedz Aaronowi, jego synom, tak oto macie błogosławić Izraelitom. Błogosławieństwo zawiera w sobie dwa ważne elementy. Najpierw jest życzeniem dobra. Można by powiedzieć, że Pan Bóg się wpisuje w nasze zachowanie dzisiejsze. Każdy z nas, widząc dzisiaj kogoś po raz pierwszy, składa mu życzenia. Obok tych życzeń w błogosławieństwie jest też przekaz mądrości. Tak interpretowano od zawsze gest błogosławieństwa, że gest błogosławieństwa jest też znakiem przekazywania odwiecznej mądrości Boga. Bóg nam dobrze życzy, jednocześnie w tych dobrych życzeniach przekazuje nam ważną lekcję. Pokazuje nam, jakie jest to dobro, którego my naprawdę w życiu potrzebujemy. Możemy, słuchając tekstu błogosławieństwa z Księgi Liczb, zadać sobie pytanie, czy rzeczywiście tego samego oczekujemy od Boga. Czy my się z Bogiem spotkamy w tych darach, które On nam chce przekazać, którymi On nam błogosławi. To jest bardzo piękny tekst, 6 rozdział Księgi Liczb. To błogosławieństwo Aaronowe, tak naprawdę to nie jest jedno błogosławieństwo, tylko pewnie aż 6 w jednym tekście. Bóg nam przekazuje aż 6 błogosławieństw. Pierwsze zdanie. Niech Cię Pan błogosławi i strzeże. W tradycji żydowskiej to błogosławieństwo odnosi się przede wszystkim do rzeczy materialnych. Nawet gdybyśmy wzięli hebrajską Biblię, hebrajską Torę, to moglibyśmy przeczytać ten tekst przełożony w ten sposób. Niech Ci Bóg pobłogosławi, aby to, co posiadasz, było błogosławione. Aby to, co posiadasz, było błogosławione. Pan Bóg chce nam pobłogosławić, tak jak błogosławił Izraelowi, dając mu ziemię, dając mu własność, dając mu dobrobyt, dając mu ziemię mlekiem i miodem płynącą. Bóg chce zapewnić człowiekowi jakieś minimum dobrobytu, jakieś bezpieczeństwo materialne. To się kryje też w tym drugim życzeniu, żeby Pan nas strzegł. I znów komentując to zdanie, w tradycji mówi się, że Bóg nie tylko potrafi nam dać to, czego potrzebujemy do życia, ale potrafi też tego ustrzec. Nie? No bo co z tego, że ja Ci coś dam, jak zaraz przyjdzie złodziej, Cię okradnie. Nie? To nawet przez chwilę było tak fajnie coś mieć, no ale już nie mam. I człowiek jest jeszcze bardziej smutny niż wtedy, kiedy nic nie posiadał. Nie, Bóg potrafi dać, ale też potrafi ustrzec to, co dał. I to są pierwsze dwa życzenia Boga. Myślę, ważne, Pan Bóg nie przeskakuje tego poziomu. Chce, żeby człowiek miał to, czego do życia koniecznie potrzebuje. Nie przeskakuje tego poziomu ludzkich potrzeb.
Święty brat Albert, który, możemy go wspomnieć, bo brat Albert umarł w Boże Narodzenie. Tyle razy przeżywamy Boże Narodzenie, tyle razy przypominamy sobie postać tego niesłychanego człowieka, wielkiego świętego. Brat Albert pamiętał o porządku, w jakim się realizuje ludzkie potrzeby. Jak przychodzi do ciebie człowiek głodny, to pierwsze, co zawsze brat Albert krzyczał z daleka, jak nie stał przy drzwiach, a przychodził bezdomny, to brat Albert krzyczał: dajcie mu chleba. Dajcie mu chleba. Dopiero kiedy został zaspokojony jego głód, dalej kiedy otrzymał też pewnie w ogrzewalni bezdomny człowiek jakieś ubranie, jakiś kawałek miejsca do spania, to potem przychodziła kolejna rzecz: dajcie mu pracę. A kiedy człowiek zaczynał pracować i przez pracę odzyskiwał szacunek dla siebie i potrafił odrobinę o siebie zadbać sam, to wtedy brat Albert mówi: zagrajcie mu piękną muzykę na skrzypcach. Bo po tym, jak dałeś człowiekowi jeść i dałeś mu możliwość pracy, to musisz przed nim otworzyć świat kultury. A potem głoś mu rekolekcję. Ale nie zaczynaj z człowiekiem, który nie ma co jeść, od głoszenia mu rekolekcji, bo to jest drwina z Boga. Pan Bóg nie przeskakuje tego poziomu. I dlatego to jego pierwsze błogosławieństwo, w tym błogosławieństwie Aarona, dotyczy tego, co materialne, czego człowiek potrzebuje do życia. I Bóg nie tylko mówi, że nam to da, ale też mówi, że chce to dla nas ustrzec. Chce tego przypilnować. Pan niech cię błogosławi i niech cię strzeże. Ale zaraz w komentarzach podkreślano, że to nie jest ostatnie słowo Boga. To jest właśnie, to jest pierwsze i drugie, ale jeszcze potem jest trzecie i czwarte i piąte i szóste. Bo po to człowiek ma to minimum dobrobytu, minimum bezpieczeństwa, żeby teraz mógł się poświęcić studiowaniu Pisma. Żeby mieć czas na odkrycie Boga. I to jest to kolejne życzenie, jakie pada w błogosławieństwie. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Tobą. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Tobą. Ciekawe, że rozumiano właśnie to w ten sposób, że to oblicze Boga to jest Tora, to jest Księga, to jest Biblia. Co znaczy popatrzeć Bogu w twarz? Jak zobaczyć Bożą twarz? Pragnienie człowieka pobożnego, pragnienie, które idzie przez wszystkie psalmy: nie zakrywaj przede mną swojej twarzy, pokaż mi swoje oblicze. Mojżesz chciał widzieć oblicze Boga. Na Synaju modlił się o to, żeby mógł zobaczyć twarz Boga. I w tradycji i żydowskiej, i chrześcijańskiej mówiono, że nie możemy patrzeć Bogu w twarz, ale możemy patrzeć w lustro, w którym się Bóg przegląda. Święty Paweł mówi: teraz widzę jakby niejasno w zwierciadle. W zwierciadle. Nie mogę popatrzeć Bogu prosto w twarz, bo by mnie to zabiło, ale mogę popatrzeć w lustro, w którym się Bóg przegląda. To jest to lustro. To jest Księga Boża. Słowo Boga. Słowo Boga.
I bardzo piękne w tym błogosławieństwie jest, że to słowo promienieje, to znaczy daje światło. Daje światło. Jeśli otwieram się w swoim życiu na obecność Boga, na Jego oblicze, którym jest księga, to ono też daje mi światło. Bóg nie tylko chce nam dać jeść i pić i miejsce do spania, tylko chce nam dać światło dla naszego życia. A tym światłem jest Jego Słowo, które jest odbiciem Jego twarzy. Kolejne życzenie w błogosławieństwie Aaronowym: i niech Cię obdarzy swą łaską. Tu już niektórzy komentatorzy mają kłopot, mówią, jeśli mam od Boga co jeść i pić, jeśli mam minimum dobrobytu, jeśli oglądam odbicie Jego twarzy w Słowie, jeśli to Słowo staje się światłem dla mnie w życiu, to co jeszcze mogę dostać od Boga? Czego jeszcze potrzebuję? A to życzenie błogosławieństwa mówi, potrzebujesz jeszcze łaski. Niech Cię obdarzy swą łaską. Tę łaskę w niektórych przekładach interpretuje się jako przyjaźń. Przyjaźń. Bóg nam życzy i Bóg zwraca naszą uwagę na dobrodziejstwo przyjaźni w życiu. Bo światło, które dostajemy od Niego, nie jest tylko dla naszego prywatnego szczęścia. Nie jest tylko po to, żeby przeżywać je w taki sposób wsobny, taki indywidualistyczny. Nie, liczę się ja i Pan Bóg. Nie. Człowiek realizuje się dopiero w relacjach, w spotkaniach. Człowiek potrzebuje miłości w życiu. Potrzebuje jej doświadczyć, potrzebuje ją dawać. Więc Bóg chce nam błogosławić przyjaźnią w tym nowym czasie. I to jeszcze nie koniec. Jest jeszcze jedno zdanie tego błogosławieństwa. Niech zwróci ku Tobie oblicze swoje i niech Cię obdarzy pokojem. Niech zwróci ku Tobie swoje oblicze. To znaczy, chodzi o to, żebym nie musiał odwracać głowy od Boga. Jeśli Bóg chce zwrócić na mnie swoje oblicze, to znaczy, chce, żebyśmy się spotkali twarzą w twarz. Nie odwraca ode mnie swojej twarzy. To znaczy, mówiąc najprościej, nie gniewa się na mnie. To jest to, z czym ludzie dzisiaj mają kłopot. Popatrzeć sobie w oczy. 5 sekund jest za dużo. Natychmiast odwracam wzrok. Nie mogę patrzeć komuś w twarz. Czasem na czyjś widok spuszczam głowę, bo się w ogóle wstydzę ją podnieść. Znaczy, że między mną a tym człowiekiem jest jakaś moja wina. Nie, jest życzenie Boga, nie, takich relacji, w których zostaje nam udzielone też przebaczenie. Także jest taka prawda w tych relacjach, że mogę patrzeć komuś w oczy i że mogę się spotkać z Bogiem w ten sposób. I na końcu jest życzenie pokoju. Myślę, takie jest ludzkie doświadczenie, takie jest doświadczenie każdego z nas. Możesz wszystko mieć to, o czym była mowa wcześniej. Jak nie masz pokoju, to wszystko jest zakwestionowane. Ale też ten pokój w tradycji, właśnie w tradycji żydowskiej, ten pokój jest bardzo pięknie interpretowany.
tylko zwraca się uwagę na to, wiecie, w komentarzach rabinistycznych do Pisma mówi się nie tylko o znaczeniu słów, ale też o czymś, co jest wartością liczbową danego słowa. I w komentarzach podkreśla się, że wartość liczbowa słowa pokój jest taka sama jak wartość liczbowa słowa Ezaw. Ezaw to był brat Jakuba, którego Jakub się bał, którego zawsze traktował jako swojego rywala, zawsze go traktował jako swojego przeciwnika. I teraz komentarz do błogosławieństwa Aaronowego jest tak: pokój polega na tym, że masz od Boga daną zdolność, byś pierwszy przemówił do każdego człowieka, nawet do takiego, którego traktujesz jak Ezawa. Pokój to nie jest tylko brak wojny. Pokój nie polega na tym, że potrafię z drugim żyć, nie przemawiając ani jednego słowa. Pokój to nie są ciche dni. Pokój masz w sobie wtedy, kiedy jesteś pierwszym, który potrafi wyjść do człowieka, każdego, także tego, którego uważasz za swojego przeciwnika, rywala, wroga. To zobaczcie, jak daleko zaszliśmy od tego pierwszego życzenia, żebyście mieli co jeść i pić. Na końcu Bóg nam życzy na cały ten rok, nie, takiej zdolności, byś potrafił pierwszy podejść do kogoś, kogo traktujesz jako swojego przeciwnika, i byś się potrafił pierwszy odezwać. I żeby to było słowo, jak Jakub spotkał Ezawa po długim niewidzeniu się, i jak go spotykał, był przerażony samą perspektywą, że go spotkał. Jak go spotkał, to mówi Biblia, że powiedział do swojego brata, do Ezawa: zobaczyłem twoją twarz jak twarz Boga. Jedno z najpiękniejszych zdań całej Biblii. Jak Jakub mówi do swojego brata, którego się bał, myślał, że on go zabije. Traktował go zawsze jako rywala. Mówi: zobaczyłem w twojej twarzy twarz Boga. To pierwsze słowo, z jakim się Jakub odezwał do Ezawa. Bóg nam tego życzy. Byś spotkał na swojej drodze przeciwnika, byś potrafił do niego podejść i powiedzieć: w twojej twarzy jest twarz Boga. To jest błogosławieństwo pokoju. Piękne jest to błogosławieństwo Aaronowe. My to błogosławieństwo czytamy jeszcze troszkę inaczej. Myślę, że wzorem czytania tego błogosławieństwa i potem udzielania tego błogosławieństwa jest święty Franciszek z Asyżu. Wśród pism świętego Franciszka jest pismo, które się nazywa Błogosławieństwo dla brata Leona. To jest jeden z ostatnich tekstów Franciszka w życiu. Franciszek napisał ten tekst po kilkutygodniowym poście. Pościł od wniebowzięcia Matki Bożej, czyli 15 sierpnia, do świętego Michała, czyli do 29 września. To był rok 1224. I ten post Franciszek przeżywał w miejscowości, która się nazywa Laverna. I na zamknięcie tego postu Franciszek otrzymał stygmaty. Brat Leon, który mu tam towarzyszył, trochę go podglądał, napisał, że na Franciszku spoczęła ręka Boga. Spoczęła ręka Boga. Na Franciszku spoczęła przebita dłoń Jezusa. I tak na nim spoczęła, że rany Jezusa odbiły się na ciele Franciszka. Znaczy, te kilka tygodni postu było tak intensywnym poznaniem Boga,
że ten Bóg się nad nim, na nim odbił. I z tej modlitwy kilkutygodniowej wypłynął tekst, który się nazywa Błogosławieństwo brata Franciszka dla brata Leona. I to błogosławieństwo to jest przepisany tekst z Księgi Liczb. Ten właśnie tekst. Tym właśnie tekstem Franciszek błogosławił brata Leona. I kiedy przekazał mu ten tekst na piśmie, to go podpisał znakiem krzyża. To go podpisał znakiem krzyża. Pokazując Leonowi, że wszystkie te Boże życzenia i cała ta mądrość, która jest w tych życzeniach zawarta, wszystkie ostatecznie wpisane są w krzyż. I że tego błogosławieństwa ostatecznie Bóg nam udziela w krzyżu swojego Syna Jezusa Chrystusa. My się posłużymy tym błogosławieństwem na koniec mszy świętej, właśnie tym, i zakończymy znakiem krzyża. To jest tak, że dopiero w krzyżu Pana Jezusa odkrywamy pełny sens tego błogosławieństwa Aaronowego. Będziecie jeszcze dzisiaj na pewno wiele razy składać ludziom życzenia. To wam życzę, by się to błogosławieństwo Aaronowe w nich choć trochę odbiło. Amen.